z Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas plonów, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów w winnicy. Ci schwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie. Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.